Siema, z tej strony Mileka, przed wami 77 odcinek z LCPDFR. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj oznakowane oczywiście Dodge Viper. Taki wiecie, w ramach oczywiście tych wszystkich addonów, które wrzucił użytkownik Game 068, chyba coś tam, jakoś tak. Weźmiemy sobie szybciutko, bez przedłużania, moi drodzy, ekwipunek z bagażnika. Oczywiście nasz karabin taktyczny M4, nie wiem czy widzicie. Zwróćcie uwagę, jak on się świetnie prezentuje. Z kolimatorem, z laserem, latarką. I zapraszam was serdecznie na odcinek. Jeszcze chciałbym wam pokazać, jakie zbugowane jest wchodzenie do tego auta, a raczej z niego wychodzenie. Ono się tak trzęsie za każdym razem, gdy wchodzimy i wychodzimy, przez co jest to trochę uciążliwe, no ale jednak auto trzeba pokazać. Niestety tego jednej rzeczy nie naprawili w nim. Trudno, szkoda się mu... trudno się mówi. W każdym razie zapraszam was serdecznie na odcinek. Biorę sobie zimny łyczek Pepsi. Okej, okay, oficer Milek, zgłaszam, że jestem dostępny na wezwania. All units, we have backup required on Great Ocean Highway. Security guard requesting assistance. Okej. Okay. Oficer Milek, I'm responding code 2. Oficer Milek przyjmuje to zlecenie na siebie. Jedziemy oczywiście. Security guard requesting assistance. Kto wezwał wsparcie, asystę wezwał strażnik danego budynku, w tym przypadku tutaj wjazdu. Widzę. A, dobrze, że tu jesteś. This individual has employee. But he's be... We need to get this person to leave. Aha. A ty ziomek, co masz do powiedzenia? This is so unfair. Czemu jest? A pracuje ciężko. Aha. So I took some... And... I want to speak to my manager. I'm not leaving until I do. O kurde, to już nie wiem co zrobić. Ja uważam, żeby mógł wejść i wytłumaczyć sobie wszystko. Pokaż mi tutaj swój dowodzik. Co, ziomuk? Ziomuś? Curtis Ramirez. Ramirez. Dmuchnij tutaj, czy ty nie masz żadnych narkotyków we krwi? Dobra. I teraz tak, powiem wam szczerze, że nie wiem co zrobić, bo z jednej strony security guard, okej, pilnuje tu, ale z drugiej strony ja bym dał temu kolesiowi wejść do środka, żeby on po prostu porozmawiał ze swoim szefem. Naprawdę bym to zrobił, kurde. Ziomek, wiesz co? Ja powiem ci tak. Nie wiem jak to zrobić. Ja trzymam stronę tego typa i teraz to już nie wiem co zrobić. Wiesz co, ziomek? Przepuścisz go. Przepuścisz go, proszę. Ty, ziomek, sobie pójdź, wszystko wyjaśnić. Trzymam twoją stronę. Nawet jeśli kłamiesz, no to przecież wyjdziesz sobie, tak? Jeśli kłamiesz, no to trochę się zdenerwujemy, ale trudno. Assault on a civilian. Ej, co wy ziomki robicie? Czemu wy się bijecie?
Jak podskoczył. Jesteś aresztowany za... W ogóle, ziomek, co tu się stało? A ty co? Jezu, on jest pobity. Szybko. Ty jesteś zaaresztowany za pobicie tego człowieka. Ogólnie za to, że wy się bili, jesteście, myślę, że jeden z was jest bardziej winny, a drugi trochę mniej, aczkolwiek wy się biliście. Okej, dobra, ty jesteś poszukiwany w ogóle przez policję, więc ja po ciebie wezmę wsparcie, ziomek. Przyjadą zaraz. Jezu, bili się tutaj. Kurde, ziomek, co ty tu? W pracy się bijesz, bo to pewnie w pracy jesteście. Gdzie ten ambulans cholerny? Jedziecie tu. Po tego wezwałem wsparcie, nie przyjechało. Nie no, świetnie. Dobra. O, przyjechali. Dobra, ty tam, babka, popilnujesz. Ja jadę, bo mamy okradzione... Oficer Milek zgłasza, iż przyjmuje zlecenie na siebie. Mamy okradzione stacje. Petrol theft, co oznacza oczywiście kradzież mniej więcej, wiecie, o co chodzi, rabunek. Tu już widzę, jest na miejscu ziomek, czeka na policję. Pff, about time you arrived. Ale co, że szybko, czy co? The police don't seem to care. No. No, officer, please help me. I can't really make out. No, pokaż. Co? There. They are. Bastard. Bastard, przecież to jest jakieś Lamborghini. Przecież jakieś ślepe Lamborghini. I can make. The vehicle was... A, Infernus, dobra, to się zgadza. Grab hit. Grafit. Grafitowi. Grafitowi z rejestracją 41VDB246. W którą stronę pojechał? Okej. Okej. Szukamy go. Jak pokazuje palcem. W to pojechał, okej. Okay. Jak pokazuje palcem. Ale Infernus to się bardzo rzuca w oczy, wiecie? Bo to jest Lamborghini Aventador. Ja sobie podmieniałem ostatnio teksturę. Bo sobie podmieniałem, żeby być już przygotowanym na autopułapkę. I kurde, powiem wam, że... rzuci się w oczy, od razu go zobaczymy. Jeśli go znajdziemy, więc poszukajmy go. Powinien się tu kręcić, jest jeszcze w pobliżu. Dobra, zawrócimy, bo widzę, że wyjechaliśmy z tego kółka. Myślę, że będzie na dole, ja tak przeczuwam. I ja bym proponował jechać... A nie, dobra. Okej, oficer Milek, jestem blisko. Gdzie jest? Kurde, gdzie jest? Dobra. Okej, jadę bardzo szybko. Czyli coś próbuje wyjechać z miasta, ale mu... Ale cały czas go widzimy, okej. Bardzo szybko jedzie.
Mamy Aventadora. Okej, okay. Czyli będzie pościg Dodge Viper kontra Lamborghini Aventador. No fajnie, fajnie. Czekajcie, łyczek. Ofensywny łyczek. Pobijałem sobie auto strasznie. Proszę się zatrzymać. Nie, nie wydostaniesz się stąd. Zamknę drzwi. Jesteś aresztowany. Zakradziesz na stacji. Prawdopodobnie po prostu nie tego. Nie zapłacił, wiecie o co chodzi. Odjechał sobie. Wziął na najdroższe na maksa, najdroższe paliwo, na maksa zatankował. Szybko Dracolizer, przeszukamy go, ok, nic nie znaleziono w jego kieszeniach. Narkotyków też widzę nie ma. Jeszcze szybko tutaj dmuchniesz do Briefalizera, jestem ciekaw. Ok. O, Customer Refusing to Pay, to sobie to zaraz też weźmiemy. Okej, jedziemy. Moi drodzy, przy okazji jak już wrócimy, to tam sobie weźmiemy to wezwanie i sobie naprawimy autko. Pojedziemy sobie naprawić autko. Dobra, oficer Milek, zgłaszam, już jadę, zaraz będę. Dajcie mi chwilę, bo jeszcze jest kawałek na autostradzie do przejechania. Ale za niedługo będę i pomogę tam rozwiązać ten spór, jakim jest oczywiście Customer Refusing to Pay, czyli coś na zasadzie w moim jedzonie był robak, nie zapłacę, nie? Więc takie coś. I znowu będzie kolejny tego wezwanie z rodzaju podjęcia decyzji, które są czasem im fajne. Fajne są te wezwania właśnie. Jezu, ale prawie walnęliśmy i tak ostro. Fajne są takie właśnie podjęcie decyzji, po której jesteś w stronie i tak dalej, aczkolwiek czasem są strasznie problematyczne i się człowiek zastanawia przez długi czas. Ale fajne, że jest coś takiego, że gra coś tam. Jakby, no, jest taka, no, no wiecie, no, nie wiem jak to wytłumaczyć, kurde, no, nie wysłowię się. Gra wywołuje na nas takie emocje, podjęcia decyzji, takie fajne, fajne. Okej, okay, czyli widzę, tu jest bar, The Ten House Bar Night Club. I tu widzę, jest pani po lewo w różowej koszuli oraz pan, który najwidoczniej jest jako ochrona. Suspect, you can force me. Mhm, no co, no, do you have... proof of this car. I'm having an okay vacation, but you can't smoke anywhere out here. I can't be seen, aha. Naciśnij K, żeby zapłacił. I naciśnij L. Naciśnij K, żeby zapłacił. Sorry, but you're going to pay. Proszę zapłacić, proszę pani. No. Proszę zapłacić. Co? Tyle w temacie. No tyle w temacie, proszę zapłacić, no. No co ja mam powiedzieć, no tutaj. No, zapłaciła i no i tyle. Dobra.
No bo co, jak nie widzieliśmy na zdjęciu żadnego tego, nie zauważyliśmy żadnego włosa na zdjęciu, a niby że zrobiła zdjęcie, no to... Trochę Lipson. Widzimy się za chwilę, bo mi gra skraszowała. Dobra, moi drodzy, wracam już do was. Nie będę teraz wysiadał i brał na nowo kamizelki z ogólnie z ekwipunkiem, czyli też z karabinem, bo znowu będzie mi auto skakało, jak będę otwierał bagażnik, jak będę wychodził. Dlatego po prostu, kiedy będzie nam potrzebne jeszcze, czy w ogóle... Nie wiadomo, czy jeszcze w ogóle nam dzisiaj będzie potrzebne. Tutaj... O kurna. O kurde. Dobra, przyda nam się. Uważam... Zgłaszam, iż przyda nam się. Mamy zamach na stację bodajże. To jest terrorist activity, po prostu pod stacją policyjną. Chcą nas zastraszyć czy coś, ja się nie dam. Jeden leży. Jezu, mi nad głową przeleciało. Ja pierdzielę. Dobra, zabity. Jezu, wszystko się tu pali, mój Boże. Ja muszę stąd odejść, bo są potworne lagi. Jezu. Przepraszam, panowie. To jest moje auto. Następnym razem byście się, chłopaki, bardziej postarali, bo ja wszystko musiałem za was zrobić. Proszę, rozejdźcie się. Przepraszam, przepraszam. Okej. Oficer Milek przyjmuje to zlecenie na siebie, moi drodzy. Mamy illegal hunting, czyli będziemy sprawdzać, czy ziomek przypadkiem nie tego. Czy ziomek ma aktywną licencję łowiecką, więc szybko to zobaczymy. Widzę, że tu poluje. Zabił coś. Zabił. Co zabił? Kojota. Kojota. Jezus! Karabinu maszynowego. O, jakim autem przyjechał. O Jezu. Hello, sir. Your hunting license. Bye, I don't need a hunting license. Aha. Jezu. Nie. Nie, nie to chciałem. Nie to chciałem. Chciałem z paralizatora, a nie kurde. Z karabinu go. Dobra, czyli oczywiście spierdziela. Oficer Milek zgłasza mi, że cel zaczął uciekać, twierdząc, że nie potrzebuje licencji łowieckiej. No i co tu zrobisz, ziemek, co? Przestań, przestań, ziomek. Zgłasza mi, że cel z... Postanowił sobie zawrócić. Tak, cel zawraca. Nie no, przed nami, ziomek, to nie uciekniesz. Będziemy się ganiać i ganiać. Więc ja ci radzę odpuścić. Nie chcę ci auta niszczyć. Nie mam jak na razie pozwolenia na strzały, więc... No, ziomek, odpuściłbyś. Tutaj wezmę... Nie, Boże. Jezu, chciałem zrobić coś innego. No, postanowił się już zatrzymać. Przez przypadek kliknąłem zakończ wezwania. Chciałem oczywiście wezwać... Oczywiście chciałem wezwać weterynarza. Dla zwierzaczka. I to się brało co? Chyba kontrol coś. Czekajcie, jak ja to brałem? Jezu, nie pamiętam. Metod ruchowo robię, kurde. No nie, to nie to. Jak ja to robię? Kontrol G? Nie. Dobra, nie pamiętam. Leciał mi z głowy skrót. Chciałem sprawdzić, ziomek, czy nie jesteś poszukiwany. Jason Trask.
Okej, ale łowił, no. Polował na zwierzęta, co jest oczywiście, nie mając tej całej licencji zasranej. Więc no wiecie. Hello. I jeszcze tu. Okej. Forged ID card, okej. Okej, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z LCPDFR wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie go ocenić. Mi się już, widzę, tutaj włączyły nagle lagi, ale już mi skoczyło do 60 stałych. Dobra, żegnam się z wami serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie go ocenić. Wiecie, co robić. Ja tu wjeżdżam. Wjeżdżam tutaj do bazy. Oddaję auto i idę już off duty, co nie? Także trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć. Piszcie, co myślicie o Dodge Viperze policyjnym.